Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj zaczniemy sobie przygodę z grą Zombie Fight Club, ponieważ poprosiliście mnie, mnie się gra spodobała, więc czemu miałbym jej dla was nie nagrać. W sumie sprawdzałem ją jakiś czas temu, więc dokładnie pamiętam, o co miało w tym chodzić, jednakże jeżeli dobrze pamiętam, ma to wyglądać troszeczkę to podobnie do Mutant Fighting Cup, coś takiego, tak chyba się nazywało. Ta gierka, więc wtedy ją lubiliście, więc tą gierkę pewnie też jakoś polubicie. W każdym razie play. Okej, mamy Zombie Selection, mamy tutaj Brain Munchera i Brain Munchera, czyli mamy tylko naszego Brain Munchera jako nasz obiekt, który możemy sobie wziąć. Jak mamy tutaj jakąś, jesteśmy w C-League, jakaś liga jest. Mamy tutaj jakiegoś gościa, mamy tutaj wygrane, przegrane oraz walki zostały rozegrane. Czy które zostały rozegrane? Jak widać, tylko my nie rozegraliśmy żadnego meczu, więc trzeba, że tak powiem, go rozegrać. No i teraz tak, mamy tutaj tutorial Drag Upgrade to Empty Slot. Okej, czyli mamy sobie tą rzeczy, mamy go przesuwać do naszego ziomeczka. Kiedy wszystkie stworzymy, możemy, mamy go zhakować i wtedy tworzy nas się nasz zombiak. Okej, kuma mniej więcej, jak to ma wyglądać, więc to skipujemy. Możemy sobie wziąć tak, albo mamy sobie tutaj basic helmet, który daje nam defense, mamy sobie gun armor, który nam atak, tutaj 15 życia, 1 speed, oraz tu mamy jakieś kory, które mamy jakieś niby, jakby jakimś czymś super specjalnym są, więc nie wiem, czy to akurat tak szybko rozdodawać, ponieważ boję się, że to jest jednorazowe. Nie wiem, czemu tam się spojrzałem, skoro jesteście tutaj. Jednak tak, na pewno mamy sobie atak, żeby no, ten atak sobie po prostu istniał. Huge muscle gains increase your zombie speed. Jeżeli speed chodzi, to pewnie najprawdopodobniej chodzi o to, żeby po prostu szybciej atakować, coś w tym stylu, żeby mieć zawsze szybciej swoją kolejkę. Może tak będzie działało. I ostatnie, co sobie weźmiemy, to weźmiemy sobie ten atak stąd. Jeżeli to jest jednorazowe, trudno. Jednakże chcę to teraz to wykorzystać i trudno. Hack it. Stworzyliśmy naszego potwora. Mamy tutaj go pięknie stworzonego, więc lecimy to battle. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, Zombo Slash ma 0 wygranych, 0 przegranych oraz nasz Brain Muncher. 150 do setki, możemy teraz sobie wybrać jeden z trzech ciosów. Mamy tutaj heal, mega atak i atak, więc zrobimy sobie od razu na początek mega atak, który po prostu likwiduje naszego przeciwnika. Okej, okay. Jeden cios, od razu przeciwnik zginął. Nie wydaje mi się, żebym chciał cokolwiek zmieniać w naszym ustawieniu, skoro to tak mocno wszystko wychrzaniło. Skoro tak to wyszło, no to nie będę po prostu zmieniał coś, co jest, że tak powiem, idealne, więc hakujemy go jeszcze raz oraz wchodzimy do bitwy. To battle. Mamy teraz wojownika, jakim jest Iron Chest Corps. Jeżeli dobrze pamiętam, on był na początku tabeli, jak zaczynaliśmy naszą gierkę, więc wydaje mi się, że może być to jakieś wyzwanie od niego. Jednakże będę tak, Super Defense, Attack lub Cannon Blast. Wygląda o Cannon Blast, to ponieważ wydaje mi się, że to będzie właśnie coś specjalnego i znowu wygrana walka. Jak widać, poziom trudności nie jest zbyt, że jak powiem, wysoki, bo pniemy się do góry, po dwóch walkach jesteśmy na trzecim miejscu, ponieważ wszystko wygrywamy. Odblokowaliśmy sobie tutaj nowy atak, Blade Arm, który daje nam 3 ataku, więc go zdecydowanie zmieniamy, żeby mieć coś, co jest oczywiście lepsze. Hakujemy i lecimy do bitwy. Szkoda, że u mnie tutaj nazwa się nie zmienia, ponieważ pamiętamy w Mutant Fighting Cupie, czy jak tam się nazywało, mieliśmy tak, że dodajemy jakąś rzecz i wtedy od razu się zmieniała też jego nazwa. Tutaj niestety zawsze będziemy tym Brain Muncherem. Hardhead Hunger, zobaczcie, ma 240 życia do naszego 150. Wydaje mi się, że mamy teraz szansę na przegraną, ewentualnie na wymianę chociaż jakichkolwiek ciosów. Mamy normalny atak, więc sobie go zaatakujemy, żeby zadać mu tam 54 damage'a. Okej, okay. Mam nadzieję, że on żadnego specjalnego nie użyje, żeby nas nie zabił. Okej, 42 damage'a. Mamy teraz super atak, więc spróbujmy go użyć, aby zadać mu 87 damage'a. Żaden critical nam nie wszedł, nic nam się nie pomogło, żeby go zabić. On chyba się zaczął lecieć albo defendować, więc ja teraz wykorzystam sobie ten moment. Wysłowę defense. Wykorzystam sobie te momenty na to, żeby po prostu wzmocnić sobie nasze życie i teraz użyjemy Slice'a, który zada 180 damage'a i odblokuje nam Blast Suit, który nam daje 2 defense. Zobaczcie, mamy pierwsze miejsce w lidze C, czyli zdecydowanie tutaj wszystkich niszczymy i powalamy na łopatki. 2 defense'a? Nie, dalej nic nie zmieniam. Dalej nic nie zmieniam, ponieważ czuję, że to ustawienie, które tutaj wziąłem, jest po prostu perfekcyjne na tą ligę. Kto to będzie? Spike of Scourge. Scourge. Nieważne. Ma 3 wygrane i 0 przegrane. Tyle samo co my, czyli w teorii teraz walczymy o to, kto będzie na topie całej naszej ligi. Więc robimy sobie normalny atak, który zada mu 51 damage'a. Czym nam odpowie nasz Spike of Scourge? Albo Scourge?
Może tak ktoś wymawia, nie wiem. Mam mega atak, więc go sobie wybieramy. Zadajemy mu 132 damage. Mamy w teorii przewagę życia nad naszym przeciwnikiem. Więc zrobię teraz dodge. Na wypadek jakby chciał nas zaatakować, będę mógł sobie tego uniknąć. Niestety nas nie atakuje. A ja chyba straciłem przez to jakoś życie. Tak mi się wydaje, że coś mi tutaj zleciało życie. Nie wiem. Użyjemy sobie normalnego ataku, żeby zadać mu tam po prostu 36 damage. 61 życie zostało w tym momencie. Co on atakuje? 21 damage. Wychodzi z drugiej strony. Mamy jeszcze raz mega atak, który powoduje, że Spike of Scourge, po prostu umiera, a my dostajemy właśnie promocję do Ligi B. Łatwo to wszystko wygląda, tak? To wszystko łatwo wygląda, jakby nie musimy się, że tak powiem, starać, żeby w ogóle przechodzić te ligi. Ale nie narzekam, 5 minut i skończyliśmy pierwszą ligę. Dunker the Hunter, ewentualnie Redneck Rotter. Mamy teraz dwa zombiaki do wyboru. Powiedzmy Redneck Rotter wygląda troszeczkę tak, jakby to był nasz pierwszy zombiak, tylko powiedzmy troszeczkę na wyższym poziomie. No, że tak powiem, że niby jakby zupgrade'ował się do wyższej ligi po prostu. Ewentualnie Dunker the Hunter, czyli mamy jakiegoś gracza NBA, jak widać nawet jest czarny, czyli typowo rasistowska gra, że koszykarz musi być czarny i będzie kimś nowym. Ale i dlatego wezmę tego nowego zawodnika. Czemu? Ponieważ zawsze narzekacie, że w grach trzymam się na przykład z jedną bronią, z jednym ziomeczkiem i tak dalej. Więc teraz zrobimy taką zmianę, żebyście po prostu mogli zobaczyć też inne twarze, jak powiem. Dunker the Hunter. Na samym dole na razie naszej ligi mamy teraz do wygrania 4 bitwy ponownie. Może tym razem ktoś nam pokaże jakiegokolwiek tam, że tak powiem, pazura. Mamy nowego slota odblokowanego, który nam umożliwia dodanie jakiegoś bajeru do naszego orężu. Więc mamy sobie Agility Bundle, który daje nam 5 speeda oraz 5 dexterity. Czyli będziemy się, chyba będziemy mogli więcej wytrzymać ciosów oraz więcej, właśnie, to mogę sprawdzić. Dexterity changes how often your zombie lands a critical hit. Czyli będziemy mieli zwiększoną szansę na krytyka oraz szansę na dodge automatyczny. Pasuje mi to bardzo, bardzo nawet. Powiedziałem to aż trzykrotnie. I mam naszego pierwszego przeciwnika. Turbo Husk. Zero wygranych, zero przegranych. Miał dużo defensy i dużo health'a, jednakże mamy wszystko inne na wyższym poziomie. Więc teraz tak. Zaczniemy sobie od dodża, ponieważ czuję, że Turbo Husk w pierwszym ruchu nas zaatakuje. Dokładnie, zaatakował, przez co my mogliśmy sobie ładnie to zdodżować. Teraz my robimy normalny nasz atak, który zdaje mu, powiedzmy, mniej więcej 50 życia, natomiast on bije nas krytykiem za 135. Teraz możemy sobie zrobić super atak, który zadaje 87 damage'a, ale zaczynam się martwić nasze życie. Nie już dostałem stana, to jeszcze mamy dość mało życia, a teraz nasz przeciwnik się jeszcze wyleczył. 3 slides będzie wystarczające, by dać nam jakiekolwiek szanse, daje nam teraz jakiekolwiek szanse. Jeżeli nas nie zabije i dostaniemy jakiś dobry cios, jest stan. Ewentualnie slice. Slice'a byśmy go chyba zabić. Dokładnie. Nie dość, że zrobiłem slice'a, to jeszcze są stana, czyli na pewno z nim byśmy wygrali i mamy nowy hełm, który daje nam 5 defensa, którego tak czy siak po prostu na razie nie użyjemy. No mamy tego speed'a, to mamy to dexterity. W sumie ten dexterity byłby spoko, byłoby spoko rzeczą, żeby dodać sobie. Ewentualnie może tu jest coś lepszego do użycia? Nie, nie ma. Więc hakujemy, zostajemy przy naszym pięknym ustawieniu naszego kochanego Dunker the Huntera. I walczymy teraz z Infected Iron Headem, który ma zdecydowanie więcej życia od nas i może być dla nas jakimś problemem, jednakże jeżeli trafimy dobre ciosy, to właśnie będziemy mieli wtedy większą szansę na to, żeby wygrać, jednakże już po pierwszym ruchu jest dodge. Dostajemy od niego 57 damage'a. Użyjemy sobie teraz auto criticala. Co to ma? What? Nie dość, że trafił krytyka. Dostał jeszcze stana. I jeszcze taki damage? Coś pięknego, no to robimy kolejny atak za 51. Stan mu się teraz kończy, robi teraz chyba właśnie na swoją obronę. Ja używam znowu autokrytykala, ponieważ właśnie trafię wtedy krytyka i gościowi dostanie 59 życia, więc jeżeli teraz dostanę jakiś dobry atak, to jest po naszym Infected Iron Headzie i dostajemy nowe rzeczy, które nam tutaj dadzą zdecydowanie nową wariację naszego zombiaka, ponieważ ten Muscle Upgrade Legs zostanie wymienione teraz na, gdzie to jest? Na Mega Tube Lex, ponieważ daje nam to 2 speeda zamiast 1 oraz 30 życia, więc zdecydowanie dobry upgrade. Oraz nasza Blade Arm jest wymieniana teraz na Turbo Arma, czyli na pewno teraz nie będziemy mieli slice, to jakieś, nie wiem, walnięcie z młota, coś w tym stylu, przez to będziemy bić jeszcze więcej damage, jakby taki nasz ten specjalny cios. Zobaczcie, no stworzyliśmy tutaj jakiegoś Terminatora, tak? Robota z jakimiś dodatkowymi nóżkami, nie wiem jak to nazwać.
Corporal Corps, który ma 280 życia. Ktoś, kto jest w końcu na, powiedzmy, naszym poziomie, jeżeli chodzi o życie, na tak późnym etapie gry. Znaczy, tak późnym etapie gry, w sensie, że do tej pory każdy był zdecydowanie o nas lepszy, a tutaj, jak widać, nie zawsze będzie tak, że im dalej, tym lepszy przeciwnik. No jak na razie jest wszystko po naszej myśli, tak? Cały czas mamy rękę na pulsie, nie możemy dostać żadnego krytycznego ciosu od naszego przeciwnika. Wszyscy giną i leżą po prostu pod naszymi stopami. Mamy, patrzcie, po trzech walkach, trzy wygrane. Jeszcze jedną walkę wygramy. Na pewno będzie walka z Forsaken Shell, dokładnie, który też ma 3-0. Jeżeli nam się nie uda z nim wygrać, to niestety nie przejdziemy do następnej ligi. Jednakże wierzę, że damy radę to zrobić. 30 health i 2 ataku. Nie. To się nie opłaca nigdzie wkładać. Jak miałbym może nowego slota, bym to mógł wcisnąć, ale to jeszcze nie jest na to w tym momencie chwila, więc hakujemy naszego zombiaka, wchodzimy to battle i mamy teraz Forsaken. To nie jest Forsaken powinno być? Bez tego E? Nie wiem. Będę mówił na tego tak jak Forsaken Shell, który dostanie od nas one nebenski, bo ponownie jest ktoś, kto ma mniej więcej tyle samo HP co my. Pytanie tylko, czy będziemy trafiać idealne ciosy, żeby móc go pokonać, ponieważ możemy mieć jakiegoś pecha, gdzie na przykład przeciwnik dostanie nagle stany i inne takie tuperele, a my nie będziemy mogli się przez to w żaden sposób przed nim obronić. Uwaga, robi teraz heala, 78 życia. Muszę teraz niestety leczyć, ponieważ nie mam innej opcji na ruch. Dostałem się o 75 życia, czyli praktycznie te samo, ile się wyleczyłem. Jest fast punches, czyli ten nasz nowy ruch z nowej części i pięknie, szybko pozbyliśmy się naszego przeciwnika. Co tu mamy? Speed Booster, 5 plus speeda oraz promocja do ligi. I mamy teraz znowu trzech zombiaczków. Mamy, to jest Midbug Mary, czyli mamy jakąś naszą pierwszą karynkę, Steam Train oraz Resident Roamer, czyli mamy tu jakiegoś lekarza, tu mamy jakiegoś... W sumie nie mam pojęcia zbytnio, jak go nazwać, bo pociucho nie jest w stanie określić, oraz karynkę, czyli coś, co po prostu przez mnie musi być wybrane, tak? Zobaczcie, jesteśmy teraz w lidze, gdzie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, na wypadek musiałem przejrzeć, sześć osobników, czyli w teorii powinniśmy teraz pięciu przeciwników, że tak powiem, do pokonania. Jednakże, z tego, że widzę wyjście jeszcze w górę, do wyższej ligi, zgaduję, że będzie teraz A-League, potem będzie Liga S. Dlatego w tym momencie zakończę pierwszy odcinek z gierki. Wiem, odcinek ma dosłownie 12 minut, jednakże chcę, abym mógł sobie wrócić do trybu nagrywania, ponieważ jeżeli nie obserwowaliście mnie nigdzie na żadnych Facebookach czy Snapach, byłem na wakacjach, więc muszę jakby powrócić do tego trybu nagrywania, a jakbym robił jakiś filmik 20-30 minut, to byłoby ze mną źle. W każdym razie to było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek z gry Zombie Fight Club. Jeżeli wam się podobała giereczka, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli nie subskrybujecie się do tego kanału, to byłbym wdzięczny, żebyście kliknęli ten przycisk subskrypcji i dali mi może w przyszłości szansę na to, żebym mógł to robić po prostu jako życie, jako praca i tak dalej. Tak, dziękuję bardzo. Jeżeli macie jakieś propozycje na gierki, które chcielibyście zobaczyć, zostawcie je w komentarzach. Ja wszystkie komentarze sprawdzam, więc na pewno nie musicie nimi spamować. Jeżeli coś mi się spodoba, to sobie zapiszę i w przyszłości nagram. A jeżeli znajdziecie znajdźkę, to wam po prostu gratuluję. Ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku, gdzie mam nadzieję poprzeczka będzie troszeczkę bardziej podniesiona. Ja się z wami żegnam. Chyba powiedziałem to z 5 razy. Siemanko, peace. Yo!